Wieczorem. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo znaleźliście czas i dzisiaj się spotykamy ponownie. Dzisiaj naszą gością będzie przedstawicielka grona literatury gruzińskiej. Cały czas mieli Pan, a teraz będziemy mieli Pani. I muszę zrobić taki wstęp, że Pani bardzo się przejmuje, że zgubiła... Mogę sama mieć temu uznane trzęka. Tak. Że Pani zgubiła bagaż, tak samo jak wszystkie cztery poprzednie przedstawiciele, więc bardzo dziwnie, nie wiem, czemu tak się dzieje, że każdy pisarz nawet jeszcze nie trzyma bagażu, nawet ci, którzy byli już jeszcze powiedziały. Tak. Więc Maria Antigone dzisiaj będzie brała udział w naszym świetnym cyklu spotkań autorskich. I zaczniemy tak zawsze jak od czytania tekstów gruzińskich lub polskich, a dalej będziemy zadawać pytania, bądź komentowali, zachęcam. I kamarczubat. Jak wczoraj mówiliśmy się, że codziennie będziemy mówić jedno słowo, pisać, tak, dziękuję. I kamarczubat to dzień dobry po gruzińsku, więc kamarczubat. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jesteście, ponieważ mówię, że poezję bardzo mało ludzi czyta w dniu dzisiejszym, więc sam fakt, że jesteście tutaj już jest przyczyną radości. Marmowa. Echa, my się mi zerwała, co pisało pro tu, jak się pisało. Co pisało pro tu, pro tu. I cię co to lepiej stali? Kargit. Bit wody rom ola wyczywan piruelat, rom zanier michal jak opna, rom akcholo w czym była chlesi megobari chadwari na nubi kulturi, wasza rasta na chlesta. Kemi polonety mi parsa i na nikos dwuli w tozowie. Is ak ძალიან ლამაზი შემოქმედებითი ცხოვრებით ცხოვრობს და ამის საშუალება მისცა პოლონეთმა, მე მიყვარს ძალიან ეს ქვეყანა და ისტორიაზე ცოტას გეტყვით მე. Chciałabym powiedzieć, że po raz pierwszy jestem w Polsce i Polska dla mnie jest znana od mojej bardzo bliskiej przyjaciółki, która w latach, w trudnych latach 90. wyjechała do Polski, która pracuje w Polskiej Akademii Nauk, jest malarką znaną i pracującą na Gobelenach i od tego, w jaki sposób ona mi opowiadała o narodzie polskim, ciepłym i przyjaznym, to ja o tym wszystkim słyszałam już przez długo lat, dużo lat i dlatego się cieszę, że teraz mam rzeczywistą możliwość poznania się ludzi z Polski. Święta procesa kartologii Czamowica, David Duarte, na Kopi, widać, że trwam polonec, medzmanety są ponieśli kansak utrebić, Był polonez mocy, a sakratelu się ciało z roboty samfety z cingiszy, gada sachile, ulep sadziach tego rozboga. Czuję mat czamokitane z celian progresu lidery, czamokitane z bełnik argiram, robot mat z mere, czuję nie schowy, bac gan kołcy, lat pro gan lama zada. I seli darczne, czuję tam, darcza mati się mokme debat, darcza zogi sakławit, darcza i seron, czuję bełnik argiram. Troszeczkę o historii. Przedstawiciele narodu polskiego byli zmuszeni w drugiej połowie lat XIX stulecia wyjechać do południowej tak zwanej Syberii, czemu z jednej strony jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ oni byli jakby zmuszeni zostawić swoją ojczyznę i gdzieś przenieść na niewiadome pola i ziemię, a z drugiej strony oni zostawili ze sobą, oni przywieźli ze sobą nowe pomysły, idei, podejścia do życia i swoją twórczość. My cer didebis pisać, cer bałszowis pisać, da. Mam zrany nimi, olonemi samą szu autorec, tak, nimi, da, kartoli bałszowi gitwoloben,
თქვენი საბავშვო პოეტების ლექსებს ქართულად და ძალიან მიხარია ამაში ცნობობრივი და ფერწმინა. მაგალითად იულიან ტურინი ყავს. ტურინი კლასიკოსი არის იყო გარდაიცვალა და თანამედროვე ავტორებიც ყავს და ჩვენთან გამოდის საბავშვო ჟურნალი დილა, რომელსაც 113 წლის ისტორია აქვს, აი ამდენი ხანი გამოდის და იქ ბეჭდავ ხოლმე და ძალიან მიხარია, როცა ახალ ავტორს Ja mam zaszczyt tłumaczyć polskich poetów, ponieważ tłumaczę jak dla dorosłych, tak i dla dzieci. I publikujemy w takim czasopismie, które nazywa się po gruzińsku Dila, a po polsku to znaczy rano, poranek. To w takim czasopismie, które ma historię 113 lat, publikujemy wiersze polskich poetów Chodomskiego i Chodowski. Chodowski, tak? I Chodowska. Wanda. Wanda Chodomska. Widzicie, to później zwróciliśmy się do ludzi, z gruzińskim nie mamy rodzaju, więc tutaj to miało miejsce być. Chodomska to miały? Tumim. I Tumim. Tak. Więc tłumacząc polskich autorów Gruzji dla dzieci jeszcze nie byłam żadnego razu w Polsce, więc teraz właśnie jest tam możliwość. Czamotanelim konda, cigni, romen zainwak, parcie, sabocz, usadny cały zdawek, czyli ma jest senimi do darawat sajtom konda, sa ilustracjot, ma gram sit, ma ze onda mendoc. A czamotanelim? Musicie mi zaufać, ponieważ nie ma innego wyjścia, bo wszystkie książki, które chciałam pokazać, że polskich azorów w języku gruzińskim są w badaniu. Nadal jeszcze nie dojechał do właścicieli. Do finansa. Ja też tak pomyślałam, ale jest zapytana. Nie, Lufthansa czy Alstom? Może by usiąść. Przez Kijów lecieli, nie. Oj, woda się przyleci, się przyleci. Smyszka. Შენს ამენდა წარი გგონი მარ. ჩადგებიან ფეხებით და თვალებში რომ აშტერდებიან კალმახები ვარდება ბადეებში მე კი გავდივარ. ჩქერებზე რომ ლიფსიტები მეკიდებიან იმათთვისაც არ აქსალია. ჩემს კალთებზე ფრენენ მერცხლებიც. მათ თეთრ გულებზე ჩემი წვეთები ყვავილობენ და ცაშია მოდების გემო. ნაციები ვარ. სუნთქვა ეპრეთ ჩემს მკლავებში ჩაწოლილ ხვარც და მზის ან ველოზებს. მიმდივარ იქით, საიდანაც ვერ დაუბრუნდები, მაგრამ ეს გზა სათავიდან შესართავამდე, უწყვეტობის დასტური და სიდიადია. ვის შეუძლია მდინარის გარდა ასეთი იყოს, დაბადებიდან სიკვდილამდე, თლიანი და უბერებული. ძალიან ნერვიულო ფარგიცი, როგორ ჟღერს ეს ყოველუხად, ან მოისმენია, რა. Bardzo się martwię, czy w języku polskim tak samo brzmi znaczenie tych samych słów. Więc mam nadzieję, że tłumaczenie jest tak samo brzmi tak samo ci głęboko jak po gruzińsku. Miał jest gadałki jego przyjechać. A się nie wypowiem, tak? Egem się mańc. Gadałki jak Olafiri.
Zianka Mitzac, Karabit, Wala Zitma, Wala Azria Duzia, Sahe, Nuhabi, Satamasho, Wala Luv, Marat Smilitrit, Andachitev, Skadalu Aret, Wala Hero, Mitch Dilshim, Dgare, Chweni Akmani, Wala Hmari, Tats Bimgarten, Dagwashi, Nebden, Gidevat Zvami, Wala Tzminda, Nitzvi Sahel, Shuts Putli, Den Holwe, Magram Ram, Deni Ram, Dagarbula, Chweni Vichatri, Ukdavis Balahi, Den Simshudis Uli, Komertis Shishi, Gulis Gana, Uchilavis Sahrebis Gzebi, Ujred Shoisi, Gareola, Vidis Heuis, Ola Pentavis Tuisaris, Aras Hoistris, Ara Ertistris, Avats Drua, Vinzaigo, Vingaipola, Eger Mausos Ramon Donat, Aras Zorat, Arzakonia, An Messis Ran, An Nadrobi, Meri Asedama Mausorda, Titus Konda. Egyptian Chambers, Abbins, Amistetri, Oliver, Maradisovus, Mosabon, and Blood, Muerto, Egyptian Minds, Gabs, Shenaku, Sadman, Shreni, Omina, Rebi, Egyptian Minds, Olaf Sadman, Adabina. Z Paris Minda dresses out the Persromat Gamet, Lotswell, because that's Mendela Zvaraks, Asit Severnazeta, Uze Matkas, Varslaviani, Dagana Gmina, Hmaka in Sarvila, Pradgan Kudanivar, Varsadirkuel, Samanivar, Romgadahvide, Dasakutar Bedni, Rebatisna, Tisagan, Magra, Tumanis, Nessis Chidiamon in Prida, Siswis Pitian, Ipikrerom. Zeda Imada, da Ursulius Astrologis, Mitzis Pildan, Titel Pavlebs and Proschem, Gansatz Mendeli, Tetsus Magier. Hashe Witzvia, Nimmi was the exhibit with Hashe and the Pierre Vivi Kopaka. Nipasa Severance Publica, Ampa Napoleon, and what's your Chiang Rai Kitwa, Hashe Witzvia. Może coś takiego głębszego pomiędzy wierszami, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, żeby też uczestniczyć w tym zrozumieniu emocji czy wspólnych znaczeniach tych samych słów w różnych językach. Więc jeżeli mam jakieś pytanie, to może mi teraz jakby tą pierwszą część może pan dotknąć. Czyli nawet talian zweli literaturista poezji z halki. Oficjalna historia raz darcza na cerebi kartu anbanic, że sublebuli na zarmozebi, a ta skuta zemen cel situis. Magra, a ma zygacji lebit dzwegi, a ris isra sacuje kartuli folklori. Da, zalian magali, uetuli azronebis, kalchianie, kartelebi, a ma sta tamama twitwy. Czwentan, bebu, chciałabym zrobić taki wstęp odnośnie poezji gruzińskiej, ponieważ to jest bardzo ważne, że teksty poetyckie o nich liczą ponad 1500 lat i dość często o nich opowiadają w taki sposób, że w taki sposób myślą, nie tylko te wiersze były stworzone specjalnie, dedykując ich komuś, ale te wiersze byli stworzone osobami, które w taki sposób cały czas myśleli. To jest taki sposób przekazywania dalej, jak w innym. Święten Bałszwic, Arslava Rakslexit, musimy wnosić wisał, który ja mam tradycję, by ta interesna interakcja. I chciałabym wspomnieć też taką tradycję, ale chciałabym powiedzieć, o której też tak samo wspominałam wczoraj w Brnie, że nawet małych dzieci od samego początku muszą rozmawiać wierszami.
Patara pirmoli sitqobs da metqalebas saepo laparaks bavshi itsqobs sakartveloshi leksebit, imtom rom leksebs asstavlian da zalian adilot ritmuli ezeti tekstebia da przez to, że rodzice dzieci uczą od samego początku, uczą różnych wierszy, to wtedy dzieci dalej rozmawiają, starają się utrzymać tych rytmów, ponieważ oni cały czas pytają o jakimś wierszu, żeby dzieci opowiedzieli. Ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ლექსი ქართული, რომელიც ფოლკლორმა შემოვინახა, ასეთი ადგილად გახარდა. ზე დედაჭე, მამა ფარეჭები, ეს წრუწველი ვარსკვლავები, დედა ძმაჭები. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ლექსი. Я один из наиболее старших верши грузинских, есть наступный. Я постараюсь сейчас экспромтом это уже тлумачить, не знаю, что это еще да. Мою маму, наше солнце, то есть нашу маму. Ксёнжец на небе есть нашим татом, а те яскравые гвязды на небе разом с нашими сестрами и братьями. Ale to raczej rytmicznie brzmi. Ძალიან ბევრი გვაქვს პოეზიაში. Ბავშვებსაც ესე უმღერიან ხოლმე ნამინები როლი ზეშინა, ზეშინა, სულ ამბობენ, რუსანში შემოვიდეს მზე. Ძალიან უყვარს ქართულ პოეზიას მზე. И группа грузинская партия любит солнце, в общем, не только я на каком-то конкретном примере. И dlatego też często w kołchankach czy w kołysankach, dziękuję bardzo, dość często zapraszają słońce do domu, czy słońce tutaj przyszło słoneczko moim zjestem czy tak dalej. Magrako, Bałszis Matota Badebaskiara, Kartweli. Სიკვდილსაც ესე ექსიტაციებს, ეგებება უბრალოდ, როცა ადამიანი გარდაიცვლება, საქართველოში არის ესეთი ტრადიცია, რომ მოდიან და ესე ზეპირად, ანუ არა დაწერილი და არა წინასწარ თქვამი, არამედ აი ესე პირდაპირ ზეპირად იწყებენ ლექსად დატირებას. დატირება ძალიან ძნელი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აცილებენ ბოლო გზაზე და ეს ლექსები, რომელიც ასე Ja się uśmiecham, ponieważ tak samo jak kontynuując te poprzednie spotkanie, niektóre słowa gruzińskie mają taką głębokość, że trudno ich przetłumaczyć. I teraz kolejna tradycja, że nie tylko kiedy dziecko się rodzi, nie wtedy tworzą się te wierszy, ale również kiedy człowiek umiera i przeprowadzając duszę gdzieś do innego światła, o którym nic nie wiemy, to już musimy mówić i dedykować pewne emocje w formie tekstów, którzy nie są przygotowani wcześniej, a w tym samym momencie, jak wszyscy przychodzą w ostatnich chwili, nie wiem, w ostatnim momencie pożegnać się z osobą, która zostawia nas i leci gdzieś w inny świat. Შუაში დაბადებიდან სიკვდილამდე, შუაში მთელი ცხოვრებაც ქართველი იყენებს ლექს სუფრასთან, მაგალითად ღვინის ქვეყანავად ჩვენ და ყოველთვის უყვართ ხოლმე, როცა სამლექსელოს ამბობენ, შეათ ლექსებით ამბობენ. Pośrodku, pomiędzy tym, jak się dziecko urodzi i zostawia ten świat dla światu innego, lepszego, nie wiemy, to zawsze spotykamy się i mamy takie biesiadowanie, które w języku gruzińskim brzmi jak słowo sutra, być może już wiecie, nie wiem, książek Wiagieckiego czy Millera, nie wiem. I wtedy, mówiąc gruzińskie toasty, dość często można usłyszeć te toasty w formie wierszy. I tutaj cała sztuka polega na tym, żeby te wierszy tworzyć, te toasty w formie wierszy tworzyć nowe w tym momencie, nie czytać innych autorów cytowania w tym momencie. Leksit odsułowem kidec, rom, aj roca rytualowej ptaszy gansakutrebi ptaszy, sakartveloze tvianetshi, roca rytualebs amasrulebel, ik leksi aris, is tekstebi aris alotsaro sul leksebi. Ise rom ძალიან უყვართ ქართველებს, ახლა ბევრი შეგვიძლია ამაზე ვუბრალოთ, ძალიან უყვართ და ძალიან ახლობელია ქართველებისთვის პოეზია. Dla narodu gruzińskiego bardzo blisko jest poezja, na przykład kolejnym takim częścią życia codziennego jest osoba w
większości to są oczywiście, że w górach na przykład, w każdym języku być może są modlitwy, którzy mają inną rytmę, melodię i tak dalej. W modlitwy w języku gruzińskim tak samo są bardzo melodyczne i bardziej w górach, w tych klasztorach wysoko tam też modlą się poetycznie. Magram kartuliena, italiandrulina, aris holod sakartelos. Ertaderti sakhamtsipo sakartelo, tels dedamitsase, sadats kartulat laparagoben. Amito chven zalyan gvichirs sopliosh chven enaze gavagebinot. Qolapeni is rasats gavichtit. Ale również wadą języka gruzińskiego jest to, że bardzo mało ludzi mówi w języku gruzińskim i dość trudno donieść tą wiedzę, czy swoje poczucie, emocje, czy bądź znaczenie do reszty świata, ponieważ trzeba zawsze ich tłumaczyć na jakiś inny język. Tam nie ma przymiany Rom, a jest festiwal Rom, więc tak chyba Czechetsi, Polonetsi, Ukrainasi, Słowaketsi. Šestdes megobrebs kakul poezijas kansakutrebite, kakul literaturas. I mam nadzieję, że w ramach tego festiwalu, który się odbywa w Czechach, w Słowacji, na Ukrainie, w Polsce, przedstawiciele grona literackiego gruzińskiego będą mieli możliwość poznać nowych przyjaciół. Tak jak dzisiaj mamy spotkanie z Wami, przybliżyć być może te społeczeństwa jedno do drugiego. Chyba jest ty aktywowa rociała paru, to się nie wiem, tak? Ory chazy mi stało, tak? A czy możemy teraz nauczyć się języka gruzińskiego? Dwie tylko, dwa zdania. Czy się czy jesteście chętni? Ze, teda ciemi. Ze, teda ciemi. Ze to słońce, deda to mama, ciemi to moja, czyli słońce jest moją mamą. Ze teda ciemi, tware mama ciemi, tware mama ciemi, tware, tware mama ciemi. Tware to księżyc, mama to jest tata. Tak, a ciemi to mój. Czyli w języku gruzińskim moja nie ma odmian. Jest jedno słowo ciemi, które to odpowiednio znaczy moją. I zarówno kartuli leksytkit teraz, Żeby wiedzieliście, że już powiedzieli, że już jesteście w stanie powiedzieć gruzińskiego bardzo starego wiersza. Opinię o zbiorach zetwę, sulepszyc, da, tkwę sakmeszyc. I chciałabym życzyć dużo słońca i ciepła w waszych sercach, w wasze dusze, w waszym sercu i wasze działalności codziennie. Шемхар пеплец, ткэмс, тхуавилепс, накадулепс, тетр нислеват ром прене цаши, балос шемхари, сауцрема стаусрулебос, шуэниерни имитац ромариян чаман, маграм помарис и самхаро, раз архилпис, მიწის ნოტიოს მინდობილნი, წყაროს ფესვები, ყვავილთა თესვი, ყველაფრისა და ტყის უკუღმა პირი მიწაში, საფლავების ანაბარა დარჩენილები, რაც შესცქენიან, ვითხარობენ, ან რა ხდება მიწის გადაღმა ეგეთი კარგი, რომ იქიდან ასე ლამაზად და ნაირფერად ამოდიან დაუცვილები, განაიფიქრენ, რომ ამათი გამონაშუქი მშვენიერება ბედნიერების გარეშე ხდება. Kac schomase, kac sushi utkas i masa schivebs. Megiran denger mirci molucie, szalunica da, czalac kerti, vera perimnache, pecha.
Właśnie chciałam przetłumaczyć też, bo tutaj w języku polskim mamy co powiedzieć synom, a w języku gruzińskim to brzmi co powiedzieć naszym dzieciom. Rautchatshuyas. Rocam umidan daubundabit. Rocam shudovidanac daubundabit. Rocam sikvidanac daubundabit. Rasvetshuyas. Organ siparus vedzabit da versatripovet. Tamsuprivas vedzabit da monobashimimakuyeto. Vednierevas vedpodit da ubedurevasavikortineto. Rasvetshuyas. Verbovet obmertincaši sahrim mica ze šemogarova o horizontevi, verdavica vicim utrovi čvenit adrevis. Razvetvet švilevs, ristis gančepit. Tukac čut sulev zelom tkari avitrovoc kibi sapehulev zeda, goveho hazel, cisak endamajic, mica tkare buda tavze sabravot. Aha, tanđo, tkani betrevi, tavat šut merti, romeric tkani toli ikneba. Upro meda da vidgeva duhaši, da vidjevs. Ešte ovdje je cikli, no? Ešte ovdje je cikli, romenic šedgeva da hlobi to tchmocam de minimalistori leksi sada, da kvela leksi, ali s kamo meni bojom, sva da smo kontekši, sitva etra. Etra. To jest cykl wierszy, który zawiera w sobie 80 różnych minimalistycznych wierszy, z których tutaj miałem kilka przetłumaczonych i każdy z nich zawiera słowo jeden raz. Tetri Iremi, ertel maiz tu gina haus, dat otrini cetsfils, cetsfils rkevik, taze shem dgari, izoderom, cchat shiz mokra. Bedniere bas tals da shet rtevi, radgan nanahige oleva, sadmats, odesvats, da vera pritga ir senet mis, namgu sachets. Nuačkar debi, acale sigudels, shenit tkvoba, Шени ге му акуцновине, алупине дитханс марим, вешац алиасви дитханс ром данатребус, ертхелац шуйде частви мозда, гамо е бару укдаве баши. Маме в макия се и циян, богит дева ертхелда, ели. Аргавец дева саклав самоцнем, ове лагот го мас радган гавсов срогор ухварди, Kana sadari sami stanat gila slom, či ertchela cagan obrundes, da hvala prsac estrege dogoc ima suhvata, ise, dogoc ima se kadreboda, da ečuruja se sam šokus. Eho, ne boli paris, pa bua cverava. Sada cimu ze... A, Rakargia mzis časua savit, mec ertxel ase tum cuvrs čamkwebi, čengi, čemu me gobaro, idgebim taze da katene basta elodebi. To bolo, priprašam, to. Tak, ja vrtu, mogę dalej przy... Ես արվիցի թարգմաշի է, որ ետ ձալիան ես էտի տեկստի է, ձալիան ես էտի տեկստի է,
Jeśli to jest hałas, nie wiem, co będzie. Bo nie Ja muszę się przyznać, że bardzo trudno tłumaczyć, że znaczy mnie w języku gruzińskim jest coś innego trochę, więc teraz staramy się znaleźć to tłumaczenie. Ładnie są to. Jestem pewna, że być może w każdym języku są takie dziwne znaczenia słów, które są w takim najwyższym stopniu wykorzystywane tylko w poezji, w języku gruzińskim i w języku polskim. Dlatego chyba znaczy najważniejsze, że cały jest sens przekazany dalej. A czy mogę ja to mam? Czy mogłabym ja zadać Państwu pytanie? Jeśli co by się nam chciałoby dodać, transakcja wypisana chemii Szenopazero, orientacja w Smetce, Wrocławi, o Europie Skultury, Steda Kalaki. Kogóry i Polsce, Wrocławi, Wrocławi, a i raj okazał, że potrzebuje kwestii z ma interesy. 2016 rok był, w 2016 Wrocław był europejską stolicą kultury. I czy moglibyście w kilku słowach powiedzieć, jakie to znaczenie było dla Was, dla mieszkańców, dla obywateli Wrocławia, mieszkając w europejskiej stolicy kulturze? Było, przepraszam, dużo spotkań kulturalnych, dyskusji, filmy były, ale takie cykliczne, przegląd filmu, tak co robię. Tak, ja tylko Pani nie widzę, ale słyszę. Głównym hasłem, tak można powiedzieć, było ożywienie społeczności lokalnej, żeby tworzenie kultury przez uczestnictwo w kulturze. Na przykład ja śpiewałam w chórze, ale było też ożywienie społeczności lokalnej, na przykład podwórka ożywiały, tworzyły się społeczności małe, które walczyły o swoją przestrzeń, o swoją małą ojczyznę. Mosty wrocławskie. Mosty wrocławskie. Także to chodziło nie tylko o tą kulturę wysoką, ale także tworzy kulturę przez wzięcie w niej udziału. Oczywiście były wielkie koncerty i tak dalej, ale głównie chodziło o to, żeby kulturę tworzyć tam, gdzie jesteśmy najbliżej. A więc literatkiem z Hadierą akurała koncerty, jak to znaczyły, to nie było dla z magazji, kredmizem i wojnością, który można powiedzieć, że to talent, która jest już w czasie się krótko, to mówi sił cesie, a kultura się mu nazywa, a chałupta, a kultura się, a my mamy to w chwili, jak to tworzy. Chłodny może zaśpiewali byśmy razem. Znaczy, ja jestem tutaj, ja śpiewałam w chórze. Chór ma tą wspaniałą okoliczność, że nie trzeba tak bardzo dobrze umieć śpiewać, bo można się wtąpić. Więc ja jestem taką osobą właśnie, więc nie solo by się nie chodziło. Jeżeli ja się podzieliłam dwoma zdaniami jednego wierszy, to ja bym chętnie nauczyłam się śpiewać dwa zdania polskiej piosenki. No to musimy wybrać wspólnie. Wybierzmy coś, co możemy nauczyć naszą autorkę. To może zostawmy to, żeby się zastanowić. Tak, musimy tak, żeby trzeba powiedzieć, pomyśleć tak, że zastanowić. Co to chodzi? Tam w tym odczuwaniu. Ile tam w tym odczuwaniu? Właśnie, pani Zagidit, chodzi o to, ile ma wracać. A, Bytwit, mogę ja teraz. Robert z sobą się teraz.
Aj dnes vina i polovni čin polaze s akvarelita, polaze, mislite, baušem što upad. A i se tim sa baušem cera, ali to je snotro. Me es informacija cmi da festival da cavi vod, mere mom zemno da ih ne tada niko poduri sve še opit i da vultaru na kartu baušem sa rastantom. Mi tvarit vinari dnes kvent iz tu i snotaj polovnetis u sam arnesi šta baušem cera. Chciałabym się dzisiaj też dowiedzieć się od Państwa, żebym miała co zabrać ze sobą do Gruzji i później opowiedzieć jeszcze, dzieląc się tą wiedzą, przekazując tą wiedzę dalej, jaki jest dzisiaj autor, który w Polsce, który pierwszy raz przychodzi do głowy, który pisze wierszy dla dzieci albo prozę dla dzieci. Współczesny. Być może nie. Na przykład Dorota Wawiłow. Dorota Wawiłow. Ja też tłumaczyłam ją. Dorota Wawiłow. Ze starszych Jerzy... Danuta Ramelic jest Sara. Edan Fobika, Sak i Sadamiana. Ile ona ma lat mniej więcej? Znaczy to już jest taka autorka, powiedzmy, tak jak Wanda Chotomska mniej więcej. To nie jest najmłodszy. Ale nie mówimy o współczesnych. Dorota Gelner. Dorota Gelner. Dorota Gelner. Gelner. Madlowa Didi. Dziękuję. My masz co bał się z kandydatorem z Pawazą. Mógłby przekazać informację przez ewentualnie przez panią tłumaczkę. To się przygotuje. Jeśli to będzie, to wtedy ja przekażę pani i ona przekaże. Didi Madlowa. A Didi Madlowa. Tak, tak, tak. Dziękuję. Czy nie zmęczyłam jeszcze Państwu czytaniem tekstu gruzińskiego? Ale pani nie ma pojęcia dlaczego. To jest proszę. Nie wytrzymali chińskiej konkurencji. Kto? Gdzie? No nie wiem, Polka Bacianek, Polak. Tak, czyli nie ma. Czemu nie ma? Co? No nie wiem, w Gruzji to powiedziałem, że nie ma. No ja się nie zgadzam, ja mogę panu powiedzieć, bo chyba czam Polak byli. Akurat w Batumi oni byli właśnie dzięki temu, że tam w końcu XVIII stulecia był taki jeden Chińczyk, który właśnie wadziali ich posadził, ale Gruzja ma 12 zon klimatycznych, i tam są regiony, którzy nadal produkują te wszystkie. Ale wytrzymują ekonomiczną, z Chinami, z Indiami? Nie no, zależy na jakim rynku. Proszę? A zależy taką konkurencję, na którym rynku jest. Bo na plantacjach w półniewolniczych warunkach, nie? My się cieszymy, że kupujemy tanią herbatę, ale to jest czymś potem. Tutaj od razu pan zadał kilka pytań. Czy pytanie polega na tym, czy w Gruzji jest herbata? Jest. Czy są pola herbaciane? Są. Czy są herbaty produkowane w Gruzji, czy sprzedają się na ich rynkach? Tak. W Ukrainie i wszystkie kraje sąsiadujące, i nawet w Polsce przez portal wszystkie internetowe można kupić. I są i zielone i tak dalej, i tak dalej. Nie, dlatego tylko Filipinki na końcu lat 60. o tym śpiewali, że to jest nie, nadal rzeczywistość taka istnieje. A co do rynku innych, ja nie wiem. Noi chai se pică, ce nu vreau într-un drum normal, vreau să fac să fac tot ce avea la lui, chai să le viu, dar mi-e dușe și o să vezi n-am de respiră mai ales. Aha, ძალიან ცოტა. Იხო ძალიან ბევრი პლანტაციები. ეხლა ის ადგილები ვნახოთ. ბურიაში, აჭარაში. ეხლა ის ალბათ 1%, 100-დან 1% დარჩენილი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რაღაც პერიოდი იყო, როცა არ მოუარეს და დაანგრიეს ჩაის ფაბრიკები, ანუ გადამამუშავებელი. მერე გაქრა ბაზარი, ბაზარზე შემოვიდა სხვა კონკურენციული, სხვა სახელმწიფოს პროდუქტი და ისე რომ მართლა იშვიათობა, ჩემი ბებია მუშაობდა ჩაის ერთ-ერთ პირველ ფაბრიკაში და ძალიან კარგად ჩაის ამბები იმერეთში.
jest osobą głupsi. Dadzany jak argent, argatwici, no górna, się nie sakatel się czai, czy nie lepma. Czerki, jak powiem, jest ruset, jest gros, czy jest cały, jest miada, jak widzę. Czułem pan sakatel z ciemi, oprosimy go baria. A Damiani, Romilic, Romilica, iż tam omała, jest dyszu, szuli, szuli, zostać, ten terpi odżachy, saj, czai z tam się nie plebi sada. Ma tam kartę, tam odiskali i trochę, to już mamy szuli, skali, ma ty szuli, szuli, ja wiem. Marian powiedziała, że naprawdę w tym w części, jakby ja przetłumaczyłam oczywiście, że jest sens naszej dyskusji krótkiej i w niektórych regionach tej samej Adżarii, że naprawdę nie została aż taka wielka przestrzeń, która była na samym początku, ponieważ w tych latach 90. trudnych dla Gruzji nie zadbano o te tereny, ale w innych regionach oczywiście, że Polak-Herwaciany zostali i nawet w tym w 18-19 stuleciu jeszcze przy Imperium Rosyjskim wtedy jeszcze te Herwaciany Polak wyglądali lepiej niż dzisiaj, ponieważ dzisiaj część tej przestrzeni wykorzystano pod inne prawa. Tak. I dzisiaj nawet jeszcze pani zna tą osobę, która ma prawie 80 lat, przodkowie której zajmowali się właśnie tymi polami po raz pierwszy. Mery ukoło jest samczo tara, tak jak my widzimy, widzę, mery to trebić krewne, holne, tak, celo dne. I se tu chali swoje poczek. A i se ori potoli, z tu chali, co ona tak, ona se alian karmi gemus. A i se poczana. Najlepszy smak herbata daje to tylko dwie z góry, tak dwa warstwy, tak? I moje listy. I moja babcia jeszcze opowiadała, jak oni będąc małym dziećmi, tylko dwa te listy zbierali. Później, jak był już Związek Radziecki, to już wiem, ich liczba się zwiększała i w pewnym momencie ich po prostu kosili jak trawę. Ale to nam nie jest prawdziwa herbata. A ja się zapytam z ciekawości o słynną wodę borżową. Jaki jest smak, aromat, czy ma jakieś inne właściwości, że jest tak znana w świecie, a ja w życiu tego nigdy nie widziałem, więc chyba się nie odpowiedział. Tylko wiem, że na przykład Stalin tam pokładał dziesiątki litrów dziennie. Jego opóźniony napój. I Churchill. Churchill wie chyba. Ja pamiętam tak swoje komiczny wydźwięk, jak stałem od Da, martwa absis pisebem wirom, tel soprioši mičnelie, tel sa sa ukete so, sam kupnalo cklad. Magra, ehla magazieši na Borjomici ide pomagaj, tak ho. Aj, tvela i sara vysla cano, tis bune privat. Tum cam, es kompanian všetzeni liat, da, tel soprioši acuja nam cklad. Zesari smartla ukalo, sakartološ, zalian bevria, sam kupnalo cklebi, aj. Uamravi, da rogori cklebija ehla, marto iz pjera rasac svamt mineralus. Cheli cklebija, romelic zuleps gurnas, magali tad cqaltavoši. Oczywiście, że woda Borjomi, o której pan wspominał, oczywiście jest ona znana i naprawdę ma takie unikalne składniki, dlatego jest bogata i znana na całym świecie, dlatego na nią zwrócona uwaga. Chociaż w dniu dzisiejszym w Gruzji są w różnych regionach różna woda się znajduje, chociaż znana jest tylko woda Borjomi. A także między innymi są wody, które nie tylko używamy wewnątrz, ale w których może są znane miejscowości, gdzie ludzie po prostu chodzą, aby posiedzieć kilka godzin, albo się nie wiem,
znajdować się w wodzie, która ma znaczenie tak. No zajęcia klawisa, gdy jest auto, bo to ja sobie stali nie łące, co jest w radio do tej sieny, tak. I ja poniesie, czuję ten arys, chod, radiumie elementia, a i ora dwie osoby te damica, że chod na chod, radiumie elementia, ale cheli, a no dys zalia subtamici, dan te basejny, we 20 radia, nich a mauze uszyjnu, sam kurnalot, telu sopriodę, da, šegliet, aj více detrika, aj po muzeu unikálu cvaltu, bože, kavačne byste rato, im to rovinský čamo dioda, kavačne by tvojela, i kurne bude detove dne kavačne psi, kde ich po kampeni li uzemna zari kolekcija kavačne byste. Unikálu více lebi kavačne, sajem to zalien kardy sam šoglo. Jest taka miejscowość, która się nazywa Altubo, gdzie odpoczywał i przyjeżdżał stale na jakiś czas i przyczyną tych przyjazdów były właśnie te wody, w których on odpoczywa. Znaczenie tej wody jest takie, że ona w swoich składnikach ma między innymi jeszcze element radium, który leczy, i taka woda jest też w Japonii i niedaleko właśnie tych wan, nie wiem, łazienek, była taka część pod ścianą, gdzie ludzie przyjeżdżając, którzy nie mogli chodzić, później jak już mogli chodzić, sami zostawiali swoje, jak to się nazywa? Tak. Синдитер, як чимс сакартолос, убралот суди и сарис, ром сакартолорис патаракме панада, ват диди политикури, рагаца брцолебис мсвепли, вигацебис интересебс вецилебит. Да, вердав деки ти се перзе, роговицу на ИОС, В ogóle bardzo się cieszę, że jestem, że moja ojczyzna jest takim z jednej strony bogatym krajem, ale z drugiej strony negatywną częścią tego wszystkiego jest, że Gruzja jest takim kartą przetargu wielkich sąsiadujących nie po prostu krajów, ale takich mocarstw w pewnych regionach, którzy kierują, starają się ukierunkować interesy polityczne. A teraz inna para. Czy będą jeszcze wiersze? Kiedy lekcjer tutaj potrwał? I? Przerwa na jedno. Cicina. Cicina telam. Ja chyba trzą dardzierom, ten żen siła ma zem chod, żen sirgul tam pepuj, gnym spiduja. Rana w kamery. Wierzy rana to sobie. Ერთხელაც მან ჩვენ ვერ შევთვით მე მე და ის ვისაც მას ვისაც შეეძლო მოენიჭა ჩვენთვის სახე. Არაუშავს მაინც ის წაიკითხა. ერთხელ კიდევ უნდა ვთქვა ის რაც ათასჯერ თქვა ქვეყანაზე და ვინმე მაინც გაიგოს ამის გზაზე ცხოვრება გაიგოს სამი ეს აშკარა ერთხელ კიდევ აიღებ ისე როგორც შენ და დილით ა და ბოლოს არის არ მინდა რომ ისე დასრულდეს როგორც ოდესღაც ისე რომ არ მეთქვეს შენთვის არაფერი პაპაჩოების ეს არის Dopóki jeszcze znajdziemy to ostatnie tłumaczenie tych dwóch zdań, może jeżeli mamy jeszcze tak, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że tak, te wiersze, które usłyszeliśmy, noszą taki charakter proekologiczny, w skrócie. Chętnie bym usłyszał wiersz dla dzieci, a w ogóle, gdyby była taka możliwość, ponieważ pani tłumaczyła Tuwima, to może powiedziałaby nam lokomotywę w pierwszych kilka zdań. Stoi
Czyli na selekcji, gdyby tak metoda, tytuł jest pro ekologii, tam Hasia Tisarista. Kolejna tu jest gigant, taki tam brzmi, a czyli chyba jest lekcją, jest lokomotyw, ja jest tam, gdy nie między na dalej, gdy tam tu otrzymał, tak by mieć chod. A w lekcji, ten ancik, idę, pisałem to, czy w lekcji? W mi strach, mi lepiej, on jest tu, ten tam, nie tak tu ład. Jest lekcją, jest po lokomotywa. Lokomotyw. W mi z lekcji, ma belka, tam się sety, my odsne wybić, zjechaj sobie cały tam, my odsne wybić, zjechaj czasu, tak, a gdzie robić, Rubeli, oskremi, snapeni, su se vokauti, jota. A jesi ti leksijari, romelik stavljen u part, na to kao što je srata, a visi vam je cijegići romelik pa gažit da će ti imati. Pierwszy wiersz, który mi przychodzi do głowy, to mimo, który najczęściej chyba dzieci mi pytali, o małym chłopczyku, który myśli o chmurach, gdyby on był leżał tyzioł na łące. To jest tyzioł na życiu. Tak. Tyzioł na życiu. Ale ja tak sobie całego nie pamiętam. To już... Że tam mówiło o tym, że ten chłopczyk chciałby, tak, żeby... Tak, on leżał i był miał kształt. Tak. I to na przykład lodami. Lodami. Tak. Tak. Dokładnie. Tak. Się zgadza. Potwierdzone jest wierzanie tłumaczone. A odnośnie piosenki, czy będziemy uczyć się tekstu polskiego? Tylko ja mam jedno pytanie. Mnie interesuje bardzo proces twórczy, bo niektóre wiersze są bardzo głębokie i refleksyjne. I interesuje mnie, czy do napisania przychodzi inspiracja bardzo łatwo, czy pani po prostu pracuje nad tymi wierszami i wymagają znacznie większego nasiłku i intelektualnego i czasu. To chodzi mi o to, czy to lekko przychodzi, czy to po prostu pracuje pani nad tym. I to jest takie istotne dla mnie, bo każdy poeta dotyka tego właśnie absolutnie tego źródła. I chciałabym się jak pani to, w jaki sposób spojrzeć. Imię dla mnie to nawet zastał absolutnie echewit. Dla ola poety jest to każdy odmówić, tak jak to jest realizacja. Tak. Widzicie, chrzinat, aby się inspiracja zrazać z cel, która konda gadzwers Identurat jest absolutura, ta cobiera, za absolutury cesrygi, a absolutury cesrygi, kosmiury cesrygi, racaris, da amasta nadamianis, a szecheba, ola perze, a ripasofita, a i polo, a i apasof, a i racaza ze polo, a i sup, a suchebie, a nie wasi, da es madzlew z inspiracji z zalian chrzyla. Hankide ubrodot ena, a i romil mesitwa ena, pritone. Sitwa romelic mogłem dobrać, co i rana coś samo ich wersaliat wersaliat. Wykształceniem jestem z chemii, wykształceniem mam z chemii. Dlatego każde znaczenie pewnych wydarzeń mam w takiej przestrzeni mikro, czyli taki mikroświat cały czas. O mikroświacie cały czas się uczyłam. Ale generalnie, jeżeli spojrzeć na taki porządek świata i tak, to wtedy można będzie połączyć te makroprocesy, które wydarzają się cały czas w przyrodzie, na których być może nie zwrócono uwagi. I w pewnym momencie, jak zauważyłam, że można połączyć makro i mikro, takie przedsięwzięcia w przyrodzie,
I ten moment, kiedy człowiek dotyka tych procesów, to wtedy te pytania, które dość często zadajemy sobie i nie mamy na to odpowiedzi, tak naprawdę mówiąc, znajdują się przed naszym nosem wszędzie. I w pewnym momencie zaczynasz tak zwracać uwagę, że i tutaj znaleźłeś odpowiedź, tutaj odpowiedź była i tutaj odpowiedź. I gdyby tylko tak cały czas o tym można było myśleć. I druga jeszcze taka inspiracja, źródłem takiej inspiracji jest język. Że czasami pewne słowa pobudzają i dają taki... Da, ale z tak wideo, Aris inspiracja tej dzielka słowa Pikris, Maradisoba. Aj Maradisoba, Romansaca, aj Adamieni, Epotine, Biegindaro, Rahacet Arto Maradisoba, tam Arbina się nie jest armowany, te zamieni, opas, daj pepe baru, da Rahacet Arto Maradiuli, a jej to wszystko nie rozsięcy, daj kiedy im atary do zeszyja, te Rahacet se tej Maradiecznej z Maradisoba. I chciałabym... Mówili mosa po Ewelia, tam jest. I to, co jest taką wiecznością, która nie ma końca i zrozumienie tego, że każda chwila, w której teraz jesteśmy, w tej teraz mniejszości, która za chwilę zostanie już przeszłością i masz taką wewnętrzną walkę, kiedy chcesz dotknąć się i zahaczyć się za tą szybko, za tą teraźniejszość, która gdzieś leci i stara się wychwycić jakiś czas dla siebie, rozumiejąc, że ta teraźniejszość jest tylko takim stanem czasowym. Nie wiem, czy się mi dało, to jest takie wyzwanie teraz. Da, ale z kiedy wiem, że zalian każdy na czarnym spitku. Da, Robert Dietra, daj, brama, co mógł im mógł deparować, a ja nie słyszałam. Cezary, Edwary, Rajesz, Gichwar, Srama, co i teksty, Romelic, Olwa, Romelic, Admigat, Nebał, Olwa, daj, jest jej cały czas. I czasami jeszcze czekając te Beuridamie, Zalian Beuridamie. I czytając teksty innych autorów, którzy naprawdę są wartościowe i głębokie i ciekawie, to wtedy ten tekst innego autora też pobudza tak nie tylko słowo klucze, jakby włącza z ciebie, a po prostu daje takie, budzi taką pasję jakąś pewną, że ty sam chcesz włączyć to wszystko, te emocje, żeby lecieli dalej w świat. To znaczy, możemy Była propozycja jakby strawoda. B. Dobra. Ale to nie o to trzeba powiedzieć. Zaśpiewamy jedną zupkę, nie będziemy się rozmawiać. Strawoda. Licka pytała dziewczę o Janicka. Hej, Lesie Zielony. Lesie Zielony. Gdzie moi Janicy? Ulubione. Hej, bestrawoda, bestrawodniczka, wydało dziewce o Janicka. Hej, lesie czorne, lesie zielone, kamaj Janice komielone. Hej, lesie ciemne, lesie Kiedy ludzie śpiewają razem, to niemożliwe, żeby oni nie zostali, byli przyjaciółmi, albo nie zostali przyjaciółmi, bo śpiewamy.
ale co ważne, to jest góralska. Właśnie, to jest duch polskich gór. Tak. To jest taki zrównoważony polony tysiąc. O bohaterze takim ludowym, wspólnym polskim i słowackim. Ja też jest ważne. Janusz. To jest polony słowa góry. Jak się zakupują, jest Janusz i Wspólna piosenka, wierszy, ta sztuka zawsze niosą ze sobą nie tylko przekazują swoją pamięć następnym pokoleniom. I tam jest rok w Polsce. No, i zresztą sam Karo, i Rasus też. I to, co dość często negatywny świat stara się zniszczyć, takie piosenki i wspólna sztuka i poezja utrzymują tak w naszej pamięci. A sam wiki chodby w rybie pisali, nie mają celu z poety, a was wiki chodby lubił bardzo z poezji. Jedna raca celia satut zgadała cię. I jak poeta muszę podkreślić, że musimy czytać wiersz, czytać poezję i wtedy ta poezja uratuje w nas tą część jakiegoś wewnętrznego marzenia. To? Pana chyba. A to już nie jest ta piosenka. Na kartu musim rejra. Kartu musim rejra, ale jestem na walczymia. I bardzo ładna jest karta. Poliponia, czy nie poliponia. Sekuja. Esa jest sobio helonebis czerwa. Ja to mero korwim nero świdnik. Świdnik. Piosenki to są, śpiewają się w formie polifonicznej śpiewu, nie? Więc 7 osób nie mamy i jest potrzebne. Simgera, რომელსაც ერთ ხმაში ხმარის უკან მთელი მსოფლიო. Ეს არის სულიკო. Რომელიც სულაც ახლა არ არის ისეთი განსაკუთრებულად კარგი სიმღერა, რომ ასე მთელმა მსოფლიო მიცოდეს, მაგრამ ძალიან თბილი სიმღერა და ყველა ვიცის ეს ქართული სიმღერა სულიკო. იცით თქვენ სულიკო? ეს არის ყველაზე ჩვენ ესეთი ცნობილი ქართული სიმღერა, თორე. Jedna z naszych piosenek gruzińskich, którą można śpiewać jedną osobę, jest ta piosenka Sujko. Ona nie jest najlepszą, ale przynajmniej najwięcej ją znają. Ara, werbim werb. To się wyrgał kaukadnie. Magra, no i teorie pozostały. Bardzo krótko mówię śpiew, ponieważ nie mogę pozwolić sobie tak niepięknie śpiewać na taką piękną piosenkę. Festiwal ze Mowdy odita mego narod. Poezja ze Gansa, który wierzyła aparat, aby ta na medrowe karty poezja ze Baras, Eren, Katrevi, Adamianevi, Rogorje, Socjalny, Pony, Magajtet, Italia się upamięta, myślę, że on miał reprezentować Italię, Francję, Polską, Austrię, a Didi był zrobą Italię, że to aset cały czas, no ale to sam wie, a wierca mówi, no sumie kołom na mnie, na festiwal. Uczestniczę w różnych spotkaniach w poetyckich w innych krajach, to się zastanawiam, nawet teraz przyjeżdżając tutaj, myślałam, że trzeba, że będziemy rozmawiać na temat poezji, na temat różnych tekstów, na temat poezji współczesnej w Gruzji, na temat życia codziennego, problematyki, na przykład jak byłam we Włoszech, to wtedy rozmawialiśmy o różnych sprawach takich społecznych, ponieważ dość trudne życiowe sytuacje było kilka przypadków, kiedy opowiadali, jak mąż zabił żonę i rozmawialiśmy o jakichś różnych statystykach, ale nie wyobraziłabym sobie, że dzisiaj będę śpiewać z Sulikom. Serio, jest
Ja wiem, że też przyjaciele się podrywa, mogą widać. I sam mańc mi da gitrat, no bo jaki ty poza siebie, że to mumował cels. Zakartowo i kniewa, Frankfurt jest cygin i sajem też robi sobie bazrów, a ten chwila z jednymi bazrowami sobie już i cygin jest. Tałak stumar. A no czy nego wcale nie krytykuli celi, tak windarom szansy wejdziewa Roma, sobie ją medila paragos da, nachos da, da piktes, ej da, z kartuli cygni, kartuli literatura, pilota tego jest szansy, mi uchadała tym serom. Ძალიან დიდი ისტორიის ლიტერატურა გვაქვს და აი ეს მისა რო ცნობად გითხათ, რომ შეიძლება რომ ბენგალი ან ფრანკფურტში აღმოჩნდეს ქართული წიგნის ასე ვთქვათ წარდგენისას, ან მე უკვე შემდეგ წლებში ცოტა მეტად მსოფლიო ნახოს ქართული ლიტერატურა, ქართველი ავტორები, ქართული წიგნი, აი ეს დიდი სამზადისი გვაქვს, ეს მინდა რომ იცოდეს, იმიტომ რომ იქნებ პოლონეთში რაღაც რესურსები აღმოჩნდეს, აი ვისოთ რომ ცოტა ამ ქართულობით თვალსაზრისით მეტი რამ გავიგოთ ერთმანეთის თანამედროვე ლიტერატურას. Chciałabym jeszcze poza tym, że żartujemy tutaj na temat śpiewania i tekstów piosenek, chciałabym dodać, że w następnym roku w Niemczech, we Frankfurcie, na największej wystawie książek Gruzja będzie gościem roku. I to jest wielkim bardzo wyzwaniem dla Gruzji, bardzo ważnym przedsięwzięciem w przyszłości, ponieważ to będzie taka możliwość pokazać literaturę gruzińską na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy aż na takiej szerokiej. Mam nadzieję, że wtedy jakby też będziemy mogli się, będziemy zdążyli jeszcze się przygotować do tego przedsięwzięcia i dalej nieść tą literaturę dalej w świat. Tam adlowa gminy mam festiwal, z resyc czujemy szansę, ja no, był już Adamian z Europy sam, kiedy nam się sarac festiwali da chyba. I chciałabym jeszcze teraz podziękować organizatorom tego festiwalu, ponieważ w ramach tego festiwalu mam gruzińscy pisarzy, poeci gruzińscy mają możliwość właśnie przedstawić siebie, swoje twory, swoje prace i zapoznać się z przyjaciółmi z innych krajów. Oni już są w Gruzji, ja bym powiedziała, że już są, nawet nie tylko poeci i pisarze, ale są, Boże, tutaj tak było, można panu odpowiadając na to pytanie, mówić ile, czego się dzieje, Dzień Polski, co pierwszy czwartek każdego miesiąca w Tbilisi odbywa się spotkanie z uczestnictwem wszystkich, co wcześniej się studiowało w Polsce, ale współpracuje z ambasadą, być może jeszcze coś organizuje. Ja chciałam poprosić o odpowiedź na to pytanie, bo mamy dzisiaj specjalnego gościa, który się kryguje, nie chcę wiedzieć, to jest Petr Minarek, główny sprawca całego zawieszania, przyjechał nas z Brna, jest głównym koordynatorem projektu z Brna. No i właśnie, czy ci polscy pisarze już byli, są? Puścil to, že byly hosty, měsíce to jsou šli Divorce 2010. Tím celý festival měsíc jsou to skončení začal a díky tomu byl potom také ve Wrocławiu. Nie zrozumiałeś pytania. Mówisz, gościem honorowym, jak Światosławia Jarzaczewskich Polska w 2010 roku, ale mówimy o tym, że nasi autorzy też teraz krążą i też są gośćmi oczywiście. A no tak, to samozřejmě. Samozřejmě. Teď konec końców pięć z nich jeździ całą tą trasą, tych pięć dni. Bo pięciu autorów bierze udział w całej trasie, albo może ta regionalna dzisiaj zaczęła od Brna. Ano, je to tak, ty koleś końców znasz ten program, tak... Tak, ale chciałam, żeby Państwo usłyszeli to od głównego sprawcy. Korzystając z okazji, chciałem zeptać się, czy też tak mało osób przychodzi w Brnie na spotkania? Samozřejmě nejde o počty, ale o kvalitu. Nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Myslím, že vás není málo. Nie, jest nas málo. A jestli vám přijde, že vás je málo, tak je třeba říct sousedovi, kamarádovi a přijde jich víc. A to je jediná možnost.
A jeżeli czujecie, że jest za mało, to trzeba powiedzieć przyjacielowi, koledze, żeby też przyszli, będzie nas więcej. A we Wrocławiu to teprve po 7. Teraz we Wrocławiu to jest 7 edycja. Ale w Brnie już po 18. A w Brnie już 18. Tak jeszcze bude po 18, tak was tutaj bude 18 razy więcej. Więc jak będzie 18, to będzie nas 18 razy więcej. Na razie Polska żyje, 20 minut lądowie prezydent Trump. We Wrocławiu? Tutaj jest Wrocławiu. Nie, to nie to chyba moment, żeby zakończyć. Dziękuję Państwu serdecznie. Jutro zapraszam Państwa do Utroza, żeby nie było pomyłki. Jutro nie są spotkania tutaj, tylko w przejściu Garcarskim numer 2, Wrocławski Dom Literatury na drugim piętrze. A w piątek, sobotę, niedzielę znowu spotykamy się. Czyli jutro tylko jest, tak? Pytanie było? Jeszcze są pytania? Przepraszam, jeszcze są pytania. Do autora czy do Petra? Dobra. Okej, dobrze, przepraszam, to w takim razie chciałam za szybko. Kto Państwo chciał? Proszę mi prawo oddać. Głośno krzyczał, że nie mam pytań. Proszę pytanie teraz. A wy podjęliście refleksję na temat pismy, którą wymieniliśmy. Nie, proszę. Я хочу сказать, что философия Шивага, поэзия Oczywiście, że w pewnym stopniu jestem filozofem, ponieważ poezja udostępnia pewną część siebie filozofii. A na jakim stanowisku pani stoi? Na stanowisku jakim Odpowiadając pytanie, jeżeli dotykamy filozofii w pewnym momencie, to najczęściej to są pytania związane z życiem i pogranicznym takim między śmiercią a światem dzisiejszym. Ponieważ to są najczęściej poruszane pytania w poezji gruzińskiej. Esa jest idea i koncepcja Emisiro. Adamiani zapisa jej ra, sam szobłoty chce sprawić sam prawo, a jest koncepcja. Może ta koncepcja, którą porusza człowiek, w jaki sposób cały świat może stać ojczyzną dla każdego człowieka. Маграм, а и сердце, რომელიც реалу ცხოვებაში, არა სადღაც вербалу, чем реалурат, и сердце, რომელიც არის შენი სამშობლო. Ай ეს შენ უნდა, ამას უნდა გადაეფარო, გადაარჩინო, მოუფრთხილდე და შეინახო, თორე ილუზია იმისი იქნება, რომ ჩვენ რჩებით ადამიანები სამყაროში უსამშობლო და გვაქვს ამის უფლება, მაგრამ ეს არის მაინც ცოტა ილუზია. Мы маем туда гаупт, когда вообще происходит сечение.
propozycję, że biorąc pod uwagę wszystkie współczesne technologie, czas zjada przestrzeń, że dość często można sobie wyobrażać, że w krótkim czasie zmieniasz przestrzeń, kraj, lokalizację i tak dalej. I taka iluzja w pewnym momencie, oczywiście, że wszyscy i trudność polega na tym, że jeżeli do iść śladami takich technologii, możemy stracić ojczyznę, ponieważ w takich częstych skokach zmian przestrzeni ta ojczyzna gdzieś znika pomiędzy tym ruchami gdzieś. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę w rzeczywistości, nie w takim ta przestrzeń, ta ojczyzna, oczywiście, że mamy prawo, żeby jej nas nie było, ale jeżeli chcemy ją ratować, to wtedy musimy o tej naszej codziennej rzeczywistości, którą nazywamy ojczyzną, bardzo dbać, żeby ona została. Dziękuję.